Dzisiaj zajmiemy się RTX-em 4060. Co, myśleliście, że po TI-ce będzie lepiej? No to słuchajcie, zapnijcie pasy, tak żebyście nie spadli z krzesła, jak zobaczycie wydajność 4060. Ja w ogóle film publikuję dzień później, ponieważ mam droższy model karty graficznej. Jest takie podwójne embargo, że te tańsze karty mają pierwszeństwo. Stety, niestety, ja do testów dostałem ten droższy, lepszy model. No i dobrze, sprawdźmy sobie, czy ten 4060 jest taki super, czy warto było czekać na tą kartę, czy jest to godny następca serii 60, która przecież jest najpopularniejsza. Zacznijmy od specyfikacji. Tak więc karta bazuje na architekturze Ada Lovelace i w sumie no na tym chyba plusy się kończą, bo patrząc na specyfikację widzimy podobny trend jak w przypadku mocniejszych wariantów. 4060 ma mniej rdzeni CUDA niż 3060. Niestety. Jasne, to jest inna architektura i rdzeń rdzeniowi nierówny, ale z generacji na generację byliśmy przyzwyczajeni do tego, że fizycznie mamy ich więcej, a nie mniej. 4060 też ma węższą szynę pamięci, bo 128 bit, co wprawdzie ma rekompensować te 24 MB cache'u L2, ale co istotniejsze, ma mniej pamięci VRAM, bo 8 giga zamiast 12 GB. I na papierze ta karta graficzna wygląda po prostu fatalnie. A i żeby było zabawniej, to jeszcze połowa tych pinów jest wykorzystywana, ponieważ karta działa na magistrali razy 8. Na całe szczęście mamy wsparcie dla DLSS 3, mamy lepszy NVENC i na papierze mniejszy deklarowany pobór mocy, ale czy to wystarczy, żeby uratować tą kartę? Ja dzisiaj testuję model od Gigabyte'a. Jest to konkretnie Aorus Elite 3 wentylatorowa konstrukcja, mierząca nieco ponad 30 cm. Karciocha jest serio bardzo ładna, ma też podświetlenie RGB, a nawet przełącznik BIOS-u pomiędzy trybem OC i Silent. Do zasilania używamy jednego złącza 8 pin i mamy też 4 wyjścia wideo, 2 DisplayPorty i 2 HDMI. Karciocha jest serio bardzo solidna, ale tak prawdę mówiąc to chłodzenie 3-wentylatorowe jest zdecydowanie zbyt overkillem do tego chipu. Na spokojnie możecie brać 2-wentylatorowe konstrukcje, one grzać się nie powinny, karta wciąga mało prądu i też ma niskie temperatury, o czym później. A i tak dla jasności, to firma Gigabyte wysłała mi tą kartę, ona zostaje u mnie po testach, natomiast producent nie widział tego materiału przed publikacją, ani ja też nie dostałem za ten film żadnych pieniędzy. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, zobaczcie, jakie części dokładnie zostały użyte do przeprowadzenia testów. No i bez przeciągania lećmy z tematem. Zacznijmy od 3D Marka. W tym teście zobaczymy, że 4060 ląduje troszeczkę za 3060 Ti. No szczerze, spodziewałem się troszeczkę lepszego wyniku. Karta wypadła o 3% lepiej niż niedawno zapowiedziany RX 7600 i o 25% lepiej niż 3060 w wersji 12-gigabajtowej. No dobra, a jak to wypada w grach? No, w Assassinie na 1080p wynik ex aequo z 3060 Ti i ciut szybciej niż RX 7600, przeliczając około 24% lepiej niż 3060 12 giga. Szczerze mówiąc, całkiem nieźle. W 1440p, prawdopodobnie przez węższą szynę pamięci, 4060 wypada trochę gorzej niż 3060 Ti, ale nadal mamy podobny dystans do RX-a 7600. W Control 4060 prezentuje dość kiepski wynik. 3060 Ti dość mocno jej odjeżdża, a od 3060 jest mocniejsza jakieś 17%. W 1440p też mamy dość podobnie zachowane wyniki, jakieś drastyczne roszady się tutaj nie dzieją. Trzeba przyznać, że CS chyba lubi dużo pamięci cache w nowym RTX-ie, bo tutaj 4060 nieźle zrobiła robotę i wypada naprawdę bardzo dobrze. Szkoda, że to wyjątek, a nie reguła. W Cyberpunku 4060 ma dokładnie taki sam wynik jak 7600. Byłem aż zaskoczony, że nawet te wartości 1% low się pokryły. W 1440p to już tak sobie, bo RX 7600 jest w stanie RTX-a przegonić, a przyrost względem 3060 12-gigabajtowej to zawrotne 10%. W Doomie znowu 4060 ma ciut gorszy wynik niż 3060 Ti, przyrost względem 3060 12 giga czy
2060 Super jest, ale no posiadacze tych kart raczej nie będą biec do sklepu po nowy sprzęt. 1440p też absolutnie szału nie ma. Far Cry 6 zdecydowanie bardziej lubi Radeony, bo RX 7600 nieźle tutaj wystrzelił. 4060 ma podobny wynik do 3060 Ti, no ciut słabszy. 1440p to Radeon troszeczkę stracił na wydajności i wyniki nam się troszeczkę pozmieniały. W Forzie Horizon 5 4060 wykręca taki sam wynik jak 3060 Ti, czyli o 27% lepszy niż 3060 12 giga. 1440p skaluje się to też dość podobnie i jakichś dużych roszad tutaj nie ma. Co ciekawe, nie byłem w stanie przetestować Dziedzictwa Hogwartu na ustawieniach Ultra. Gra po prostu się wywalała, więc nie wiem, czy jest to wina samej gry, sterownika przedpremierowego, czy może brakuje VRAM-u. Ciężko powiedzieć na tym etapie. W God of War na DirectX 11 funduje nam równy pojedynek dla RX-a 7600 i dla RTX-a 4060. 1440p to 4060 uzyskuje tą jedną klatkę na sekundę średnio więcej. Spider-Man lepiej działa na GeForce'ach i to widać. 4060 po raz kolejny minimalnie jest wolniejsza niż 3060 Ti. A tak właśnie prezentują się wyniki w rozdzielczości 1440p. Cowboye na komputer 2 ciut lepiej wypadają na RTX-ie 4060 niż na RX-ie 7600. A, no i o 15% lepiej niż na 3060 12 giga. W 1440p różnica między Radeonem a 4060 jest, prawdę mówiąc, marginalna. Natomiast byłem zaskoczony, że jakoś kiepsko skaluje się na RTX-ie 4060 Wiedźmin 3. Niecałe 10% wzrostu względem 3060, a 3060 Ti wypada lepiej o aż 21%. W 1440p to już w ogóle jest jakiś roller coaster. Tam 2060 Super i 3060 12 giga kręcą takie same wyniki, a 4060 wyciąga jakieś 2 FPS więcej. Dramat. I kurde, powiem wam, trochę dziwnie to wygląda. Okej, na papierze mamy te czasami 10%, czasami mamy jakieś 20% więcej przyrostu względem poprzednika, ale po raz kolejny, ta 4060 w wielu tytułach nie jest w stanie wyprzedzić 3060 Ti. No, moim zdaniem coś tutaj nie pykło i ja liczyłem, że przynajmniej ten poziom 3060 Ti to będzie minimum, a spodziewałem się troszeczkę lepszego wyniku. I jasne, te przyrosty międzygeneracyjne są, ale tak prawdę mówiąc, jeżeli ktoś z was nadal siedzi na karcie pokroju 2060 Super, to raczej niespecjalnie będzie zainteresowany 4060. No a co, może chociaż w ray tracingu jest lepiej? No, tak średnio bym powiedział. Na pewno Control absolutnie tego nie potwierdza. 3060 Ti jest zauważalnie szybsza i 4060 nie potrafi dotrzymać jej kroku. Widać to samo w Cyberpunku. Okej, rdzenie generacyjnie RT są szybsze, ale przez to, że jest ich stosunkowo mniej w porównaniu do mocniejszej karty, no to wcale nie widać tutaj jakiegoś spektakularnego przyrostu. Resident Evil z ray tracingiem wyszedł nawet całkiem znośnie, tutaj oczywiście pokonując nawet Radeona 6700 XT. No dobra, ale przecież mamy jeszcze ten as w rękawie, tak? DLSS i DLSS 3 z Frame Generation. Czy on jest w stanie uratować tą kartę? No, gdy porównujemy sobie na Control, gdzie DLSS 3 nie ma, no to zauważymy, że nawet gdy mamy DLSS 2 włączony, to 3060 Ti wychodzi na prowadzenie. Cyberpunk jest troszeczkę innym przykładem. Tutaj 4060 jest w stanie 3060 Ti wyprzedzić, ale dopiero z generatorem klatek. No i w tym całym teście karta też miała jakieś bardzo niskie wyniki 1% low z jakiegoś powodu. Tak będą wyglądały wyniki w Spider-Manie zarówno z włączonym DLSS 2, jak i DLSS 3, a w F1, gdy skupimy się na DLSS 2, to zobaczymy, że 4060 po raz kolejny przegrywa z 3060 Ti i gdy włączymy Frame Gen, no to oczywiście wtedy wypada lepiej.
blenderze nowy RTX faktycznie nieźle gniecie i wypada lepiej niż 3060 Ti, no i Radeony akurat w tych testach też nie mają kompletnie do kart zielonych podjazdu. Jeżeli chodzi o DaVinci Resolve i przykładowo enkodowanie H264, to wyniki mamy takie same jak seria 2000 i 3000. Dopiero w H265 widzimy przyrosty i 4060 ma wydajność taką jak 4060 Ti. Nowy kodek AV1 też ma taką samą wydajność na 4060, jak i na wersji Ti. I kolejnym problemem tego GeForce'a jest 8 GB pamięci. Dużo na ten temat mówiłem w mojej recenzji 4060 Ti, przy okazji RX'a 7600 także. Słabo to wygląda, że 3060 miała 12 giga, a tutaj dostajemy 8. Zapotrzebowanie na VRAM rośnie, nie maleje. Coś tu nie pykło. I o ile sama karta nie wygląda jakoś przesadnie imponująco, no to trzeba akurat przyznać jedną rację. W jednym aspekcie wypada bardzo dobrze, no ta karta jest mega energooszczędna. I mimo, że używałem BIOSu OC, który troszeczkę podbija zegary, no to karta bierze max 131 W. I to jest serio bardzo dobry wynik i to jest jedna z bardziej oszczędnych kart, jaką testowałem. Temperaturowo też wygląda to bardzo dobrze, przez to, że mamy tak potężne 3-wentylatorowe chłodzenie i że karta wciąga zaledwie 130 W, no to maksymalnie uzyskujemy 60 stopni. No, to są super temperatury i z tego co się orientuję, w dniu, w którym ja to publikuję, to karty powinny być dostępne w sklepach. Te najtańsze warianty 4060 mają kosztować okolice 1500 zł. To wydanie, które ja mam tutaj w wersji Elite, obstawiam, że jest na pewno dużo droższe, bo też ma po prostu fizycznie większe chłodzenie. W momencie, gdy mamy za 1300 zł RX'a 7600, ciężko jest po prostu polecić tego GeForce'a, gdzie jak tak sobie średnio to podliczałem, to ten RX wypada jakieś 4-3% słabiej, a no jednak podwyżka ceny jest znacząca. Ale jeżeli faktycznie celujecie w coś w okolicach 1500 zł, to szczerze mówiąc, ja bym polował na RX'a 6700 XT. Jak sami mogliście widzieć na moich wykresach, ta karta tam była i no praktycznie w każdej grze miażdżyła dosłownie tą kartę. Jasne, nie w ray tracingu, tam akurat Radeony te z serii 6000 wypadały tak sobie, ale jeżeli na RT wam nie zależy i gracie po prostu w zwykłe gry z tradycyjnym rasterem, moim zdaniem that's the way to go. Jasne, Radeony nie mają takich fancy feature'ów jak DLSS 2 ani DLSS 3 z frame generatorem, które no trzeba przyznać, że faktycznie robią robotę. Tylko problemem jest to, że frame gen nie jest dostępny w każdej grze. I no, nie można go użyć zawsze. Więc to nie jest takie 1:1. Jasne, enkodery też są wideo dużo lepsze w tej karcie, więc jeżeli zajmujecie się wideo, jeżeli zależy wam na DLSS-ie, no to znacie odpowiedź. Ale jeżeli chcecie po prostu grać w gry, nie zależy wam jakoś mega na ray tracingu, moim zdaniem 6700 XT zamiast tej karty. Przynajmniej na ten moment, dopóki ceny nie spadną. I trochę smutne jest to, że to jest właśnie następca tej serii 60, że to jest następca 3060 i kultowej 1060. Moim zdaniem taki następca, no, niespecjalnie udany. Na pewno nie w tej cenie. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.